witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejsze poszukiwania będziemy prowadzić w Kamieńcu. A zanim ruszymy na nasze poszukiwania, chcielibyśmy Wam coś pokazać jako ciekawostkę. To jest pomnik, a na nim jest wyryty herb rodu Cudona. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Pomnik ten dla nas, pasjonatów historii, stanowi nie lada ciekawostkę historyczną. Został on postawiony w 1921 roku i upamiętnia ofiary I wojny światowej, którzy zginęli, czy którzy mieszkali w miejscowościach, w których prowadzimy poszukiwania. Nakręcając się tym pomnikiem historycznym, ruszamy na miejsce naszych poszukiwań i oby wyszło coś fajnego. Te coś ciekawego, to co miałaś na myśli, że chciałabyś znaleźć na polu? Wszystko. Wszystko? A ja nie, bo wiesz co? Chciałbym znaleźć coś może związanego z pierwszą wojną światową, a może jest to tak, ten herb Cudona mi przypadł do gustu, może jakieś guziczki czy jakieś inne pamiątki. Poczekaj, bo się pokrzywi. I to jest to chyba tyle, no bo monety to pewnie znajdziemy, bo monet wszędzie jest pełno, natomiast jakieś guziki herbowe, czy jakieś inne pamiątki, a wiesz co, może uda nam się znaleźć jakieś pamiątki po tych żołnierzach, którzy zginęli podczas I wojny światowej, czy też po ich rodzinach, którzy tutaj przecież mieszkali, wykonywali pracę na polach, przemieszczali się w jakiś sposób, korzystali z cieków wodnych, przy których chodzimy. Taką mam nadzieję. Ja też. I myślę, że na pewno też uda nam się ciekawego znaleźć. A czy znajdziemy, to się okaże. Zostańcie z nami, a my jedziemy i będziemy działać. Jak na razie nie udało mi się znaleźć żadnej znajdki związanej z osobami, które tutaj kiedyś zamieszkiwały. Ale jest podkowa, która znaczyła, że jeździ tędy konno. No i oczywiście zawsze to sprawia, że mam szczęście na poszukiwaniach także. Jest i pierwszy sygnał na otwarcie poszukiwań. Tego bym się nie spodziewał, bo widzę w tej grudce już monetę. I to prawdopodobnie będzie srebrna moneta. Zaraz ją tutaj wyciągnę. Patrzcie, na żywo możecie zobaczyć, jak wyciągam tą monetę z grudki. O, i będzie to moneta srebrna. Piękna moneta, jeden srebrny grosz. Przeczyścimy za chwilę i zobaczymy, z którego roku. Niestety nie widać dokładnie daty wybicia tej monety. Ewidentnie widać, że ta moneta była w obiegu, stąd jest mocno wytarte te srebro i tylko szczątkowo możemy zobaczyć jakby to, co jest na tej monecie wybite. Z początku myślałem inaczej, natomiast okazało się inaczej. No i jest kolejna moneta, również w ładnym stanie zachowania, z 1924. Moneta pospolita, często występująca na tych polach. Ewidentnie widać, że tutaj coś robili ludzie. No i u mnie też. Robili ludzie? Co robili, to nie wiem. Ale gubili, na pewno. 10 feningów. 10. A ty? Ja? 2. No to ja mam więcej. Czyli ty masz 10. Ale moje takie zgruchotane strasznie. Bo ty masz... A, no raz lepsze, raz gorsze się trafiają. Niech się pocałują. Smok? Ty smoku, ty. Ja zabieram swoje, ty swoje. Najważniejsze, że humor dopisuje, to jest szansa, że no, przetrwamy razem do wieczora na tym polu.
się nie pozabijamy. I się nie pozabijamy, a do wieczora pozostało jeszcze nam z 2 godziny, także będziemy musieli tutaj się szarpać o to, kto znajdzie lepsze fanciki z ziemi. Cicho, teraz cicho. Musicie sami to zobaczyć. Patrzcie tutaj. Zobaczcie, ale cicho. Zobaczcie. Nawet zwierzaki dowiedziały się, że my na tym polu kopiemy ciekawe rzeczy. To jest moja znajdka, 50 groszy, a ten ślimak wyczuł kasę i pewnie sobie pomyślał tak, niech oni se kopią i ja podejdę po tą kasiorę i sobie coś kupię. Tylko co sobie kupię? A wy co byście sobie kupili za te 50 groszy? A tak w ogóle, powiedz ty mi, tak sobie chodzisz po tym polu i szukasz, co ty w ogóle sobie myślisz? Odpoczywam, w tym czasie nie myślę. Nie myślisz? Mój mózg odpoczywa. No właśnie. Każdy sygnał mnie bardzo mocno inspiruje, żeby kopać i myślę sobie, że pod cewką mam bardzo fajny sygnał i jest coś bardzo fajnego. Czasem jest coś bardzo fajnego, a czasem niestety tylko złom albo jakieś śmieci. No właśnie. A ty czy podczas poszukiwań można coś sobie myśleć? No pewnie, że sobie myślę. Wyobrażam sobie, za każdym sygnałem, który mam, wyobrażam sobie, że tam jest coś fajnego, ciekawego, takiego, co jeszcze nigdy nie znalazłem. Też tak mam. No to tak samo mamy, tylko ja inaczej ubrałam to w słowa. A, czyli ty myślisz po swojemu i ja myślę po swojemu? Tak, ja po kobiecemu. A, no to już teraz wszystko wiem. No widzisz. To już wszystko wiem. Myśleć po kobiecemu. Dobre. Dobre, nie? Dobre, dobre. Sama to wymyśliłam. Dobre, dobre. Dobre, naprawdę dobre. No się tylko po kobiecemu kopiesz jakiś sygnał, zaraz zobaczymy, co to jest. Nie, coś na wierzchu. A to akurat śmieć. Akurat śmieć. Zakrętka od tych od szczepionek, nie? I co sobie wtedy kobieta myśli? No tu jestem akurat zła, bo myślę, że to jest coś lepszego, a to niestety. Lipa! Jest tutaj, zobaczcie. Odsłonił nam się ten przedmiot, ale nadal jeszcze jest w grudce. Zaraz zobaczymy, co to jest. Pyk, grudka na dół, pyk. Zobaczcie, jakiś fragment takiej małutkiej łyżeczki. Ta łyżeczka chyba była zrobiona z mosiądzu. Jest dosyć ciężki ten element. No i co? No i jest kolejny ślad po mieszkańcach kamieńca. A w międzyczasie, o Jezu, aż się oplam, wyszło u mnie takie coś. To chyba od widelca z jakąś imitacją, jakieś tam rysunki są. Guziczek, taki duży, czysty, jedna, druga strona. To nie wiem, co to jest, skupisko czegoś, a biło jak cholera. No i co? I kawałek kolejnego sztućca, to prawdopodobnie była łyżka. I jeszcze mam kolejny guziczek, duży, czysty. Albo było coś napisane, ale się zmazało. No i jeszcze, a to już mam w rękawiczce, gdzieś tam jest. O, proszę bardzo, taki jego mość, jeden Feniks 1855 roku. Dobrze? Dobrze. Jedna strona i druga. Tym razem z ziemi wyskoczył guzik, natomiast ten guzik jest zdewastowany, on jest zniszczony. I nic z niego za bardzo
nie będzie. Spójrzcie sami. Zobacz, sygnał jak dzwon i kolejna podkowa. Tych podków to już trochę mamy. Masz mi wrażenie, wykrywasz spadek. Zobacz, co ja tu tacham. Już mam biodro wygięte. Zawzięta jesteś. A ile jeszcze w samochodzie mamy, nie? Jestem zawzięta. Złą to też kasa. No to jak nosisz, no to masz i mujesz. No już teraz to przesadziłeś. Teraz już mnie bardziej będzie bolało żyderko. Słonko już zachodzi za horyzont. Dla nas to informacja, że musimy zbierać się do domu, dojść do samochodu, pozbierać złom. Udało nam się ze sobą wytrzymać na tym polu 2 godziny, ale to dlatego, że chodziliśmy dalej od siebie. Daleko od siebie. Także nie, a tak na poważnie miło spędziliśmy czas. 2 godziny na polu z wykrywaczem metali to dosłownie, nie wiem jak to określić. Nawet nie wiadomo kiedy to mija. Mija, tak. Także troszkę tam rzeczy znaleźliśmy na tym polu. Pokazaliśmy wam te najciekawsze. No, są pola, są pozostałości. W tym przypadku pozostałości po mieszkańcach kamieńca, tego kamieńca przedwojennego, dawnego Finkenstein i tego współczesnego, no bo przecież też i znalazłem 50 groszy. Natomiast najważniejsze, że tradycyjnie miło spędzony czas po południu. No i trzeba się zwijać, bo Hania już wyzwania, stęskniona. No naprawdę. Zawsze się pyta, co tam znaleźliśmy, co znaleźliście. Kiedy wracacie? No, jak zwykle, jak nas nie ma, to wszyscy głodni i stęsknieni. No, a i ty nie jesteś głodny? No jestem też głodny. Także to jedziemy. Idziemy do busa i wracamy do domu. No i na kubkę do złomu. Kilogramy złomu rosną. Tyle? No. A co tak mało? No jak mało? Nie ma więcej? No zobacz ile nazbierałem. Nazbierałam. Zobacz, tak się zbiera, nie. Królowa złomu jest tylko jedna. Tak jest. O, zobacz. Idziesz, panie. O, takie ciężkie. Już mnie tak biodro boli. Jak sprzedamy złom, to co sobie kupimy? Mam ci powiedzieć, co sobie kupimy? No. Jeszcze resztki. A co byś chciał sobie kupić? Paliwo do aut. Serio? Dobra. I to wszystko. Tyle oto złomu z dzisiejszego wypadł na poszukiwania z wykrywaczem metali. Jeszcze pakowanko wykrywaczy. No i jedziemy. I jeszcze tylko buty zmienić. Jeszcze buty zmienić, bo te są ciężkie. Glina na tym polu, torf. Stąd te buty są ciężkie. Ale jak wspomniałem, najważniejsze to jest miło spędzony czas. To dawaj. Mama, jestem głodna. Całe życie dziecko głodne, ja nie wiem. Jedziemy. Już, córcia, ruszamy. Urepimy jakąś kolacyjkę ciekawą. Ruszamy. Przyjechali, bo mi się chciało jeść. Biedna nasza, wiecznie głodna chodzi. A co będziesz jadła na kolację? Sandwicha. Będę mogła sobie sam ozdobić. Ale ja już twojego wyrzuciłam, teraz robię tacie, wiesz? Ale... Możesz tacie ozdobić, proszę. Dobrze. Tu? I to jest ta kiełbaska. Jeszcze tutaj warzywka. I nozy bym mogła pokroić. Ja ci pokroję, Peśko. Proszę. Ogórka ci ukroję. Tak chcę. A skąd wiesz, że z takim serem będzie chciał? No wiem, bo... Ale jak ty otwierasz? To będzie mi miało na połowę. Aha, oszczędnie. Mhm.
Kanulka, proszę. To dla ciebie kolacyjka. Dziękuję. Proszę bardzo. A teraz dla tatusia się robi. A powiedz, twój smak dzieciństwa, jaki jest najlepszy? Taki. Smak dzieciństwa. Jakby ci to powiedzieć? Kiedyś się dałam babci mojej taką kanapkę z sałatą, z masłem, z ogórkami, trzema i sola. To jest mój smak dzieciństwa. Witamy Was w kolejnym dniu, w niedzielę. Dzisiaj bardzo ważny dzień. A przede wszystkim ważny dlatego, że dzisiaj są wybory i po poszukiwaniach udamy się na głosowanie. Natomiast też ważny dlatego, że czujemy niedosyt po wczorajszych poszukiwaniach. Dlatego jedziemy. Za chwilę będziemy dostukiwać tego naszego złota. Dostukiwać nasze złoto, a z tym złotem to jest różnie, natomiast no, szukać kolejnych pamiątek po mieszkańcach dawnego kamieńca, czyli Finkenstein. No chciałoby się w końcu coś ciekawego znaleźć, natomiast no, nie jest to tak słodko, jakby się wydawało, ale nie odpuszczamy. Najważniejsze, że mamy determinację i chęć prowadzenia poszukiwań. Dzisiejszy dzień to też poszukiwania z nowym wykrywaczem metali. Dotarł do mnie, dostałem na testy prototyp wykrywacza, analogowego wykrywacza, który działa w technologii bezprzewodowej. Ciekawostka, także też tym bardziej nas to motywowało, żeby wyjść z domu i jechać na poszukiwania. I jest ten historyczny moment, historyczna chwila, pierwsze odpalenie analogowego wykrywacza, który działa w technologii bezprzewodowej. Cewka 11 cali, wireless search coil, czyli informacja, że jest to cewka bezprzewodowa. Cewka skonstruowana w taki sposób, że tutaj ma guziczek do ładowania, podłączamy tu ładowarkę, natomiast tu jest włącznik tej oto cewki. Włączamy wykrywacz, parujemy ceweczkę i działamy. Pierwsze odpalenie i pierwsze sygnały. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle pracowało. Poszukiwania rozpoczęte. Szukam sygnału pierwszego. Szukasz pierwszego sygnału? Tam chyba pójdziemy, nie? Tam tak. Pomnieckie, bo tam nie byliśmy. Tam może być ciekawie. No i jest guzik, tak zwany groszek, guzik wojskowy. No jest to ślad po żołnierzach, natomiast nie tak jak wcześniej pokazywaliśmy pomnik pierwszowojenny i nawiązywaliśmy do żołnierzy z okresu I wojny światowej, ale jest fant, jest przedmiot, który związany jest z wojskowością. A tymczasem u Ewelinki... A tymczasem... Nie wiem. Coś od czegoś. Kolejny mój sygnał. Standardowo podkowa musi być. Na szczęście. Jak Krzysiek wcześniej wspomniał, pokopiemy tylko godzinkę sobie na polu, a potem ruszamy do domu się ogarnąć i spełnić swój obowiązek wyborczy. Zawsze trafiają się same monety. Takie coś od czegoś, nic takiego konkretnego. Nie uwierzycie, co znalazłem.
jakieś 20 metrów od tego guzika, który wcześniej prezentowałem, nie? Jest moc. Jest co? To, co? No też bym chciał znaleźć, ale zobaczcie sami. Leży sobie tutaj w dołeczku. Co tam se leży? Co se leży? Zobacz, co se leży. Co se leży? Zobacz. Zobaczcie sami. Co to? Powiedz nam. Nieśmiertelnik? No, połówka. No to, że połówka, to się domyślam. A także... To gratki. Gratki. Po to, znaczy po to, no chcieliśmy coś znaleźć związane z, no, z żołnierzami, z wojskiem, natomiast szukaliśmy czegoś, co jest związane z jakby z okresem I wojny światowej. Natomiast to jest... pokaż mi jeszcze, proszę. Ale nie ma tu chyba napisanego. No, a, nieśmiertelnik, ale... połowa nieśmiertelnika, ale prawdopodobnie drugowojennego. Być może związane jest coś z tym, to z tym guzikiem, który wcześniej znalazłem. No ale to też cieszy, to cieszy. Cieszy. Zabrakło mi słów. No cieszę się niesamowicie. Także my szukamy dalej. Marinka miała nosa, bo ciągnęła tutaj z powrotem w te miejsce na tę pole. Miejmy nadzieję, że wyjdzie coś jeszcze więcej i coś ciekawszego. My szukamy dalej, bo czas ucieka, a musimy wracać i udać się na wybory, oddać swój głos obywatelski. To jest nasz obowiązek. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna was ja, Ewelinka i Krzysztof. Do zobaczenia. Jest. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.